Obudowy małych gabarytów są niewątpliwie ciekawostką na rynku i nietuźnikową propozycją dla ludzi, którzy szukają wydajnych maszyn w małych, kompaktowych skrzynkach. Jedną z nich jest Zalman M2 Mini, na którego recenzję Was zapraszam. Zalman M2 Mini jest to obudowa Mini Tower, czyli najmniejsza z towerów, ale nie najmniejsza z dostępnych obudów na rynku. Natomiast mogą to się pochwalić dwoma panelami z plexi po bokach oraz całą resztą wykonaną z aluminium. Dzięki czemu jest to na pewno bardzo solidna konstrukcja. Lakierowanie jest na ogromnie wysokim poziomie, za co oczywiście ogromna pochwała leci dla Zalmana. Na froncie jest bardzo skromnie, ale w pełni funkcjonalnie. Mamy przycisk Power, dookoła niego jest dioda sygnalizująca pracę komputera, oraz poniżej jest USB 3.0 oraz poniżej niego jest USB typu C. O małych gabarytach naszej obudowy mogą świadczyć jej wymiary, mianowicie wysokość jest to 23,5 cm, szerokość 15 cm, a głębokość to 32,8 cm. Waga to 2,8 kg. Maksymalna wysokość układu chłodzenia na procesorze to jest 6 cm, a maksymalna długość karty graficznej, jaką możemy zamontować w tej obudowie, jest to 29,5 cm. Natomiast mamy już w standardzie Ryzen PCI, dzięki czemu nasza karta będzie się naprawdę dumnie i elegancko prezentować. Napomnę jeszcze, że nasza obudowa wspiera tylko i wyłącznie płyty w formacie mini ITX-owym, czyli w sumie te najmniejsze płyty, jakie mamy dostępne na rynku. Ja się zabieram za składanie wydajnej bestii w tej jakże małej obudowie i zobaczymy, jak wypadnie w testach głośności, kultury pracy oraz temperatur nasza oto mała, niepozorna skrzyneczka. Tak, ta obudowa wspiera tylko wyłącznie zasilacze SFX. Natomiast nie udało mi się załatwić na testy zasilacza SFX, więc będziemy się ratować ATX-em 700W z FSP. No i po prostu zrobimy to tak, że zasilacz będzie chwilowo poza obudową, ale to i tak nie powinno mieć wpływu na temperaturę i kulturę pracy samej jednostki komputerowej. Zabieramy się za testy. Jak to mówią testy, testy i po testach. Jak wypadł nasz Zalman M2 Mini w stosunku do niewątpliwie wydajnej karty, jaką jest RTX 3070 Ti, która została zamontowana w tym komputerze. Co prawda weszła na styk, ale weszła. No i moi drodzy, przy okazji montażu tej karty warto napomnieć, że tutaj do tej obudowy zmieszczą się konstrukcje maksymalnie dwuslotowe. O długości już wcześniej wspominałem, natomiast maksymalnie dwuslotowe karty wejdą do tej obudowy i według mnie najlepiej, żeby to były konstrukcje referencyjne, gdyż tak jak tutaj konstrukcja niereferencyjna nie wydaje pełnego ciepła na zewnątrz obudowy, przez co się troszeczkę kotłuje to ciepło podczas maksymalnego obciążenia komputera i na przykład wśród moich testów wyszło tak, że gdy przy maksymalnym obciążeniu karty graficznej, temperatury jej dobijały tam w granicę 78 stopni, no to niestety, ale dogrzewały trochę nasz procesor też. Jak jesteśmy przy temperaturach, to warto przytoczyć wyniki moich testów. Będzie oczywiście spoczynek, obciążenie tylko procesora oraz obciążenie tylko karty graficznej. Podczas spoczynku procesor miał 31 stopni, natomiast karta graficzna miała 42 stopnie i tutaj zaznaczę, że wentylatory na karcie graficznej nie obracały się w ogóle, dzięki czemu nasza karta pracowała w trybie pasywnym. Do tego z odległości około 30 cm nasz komputer wydzielał 23,9 dB, który możecie teraz zobaczyć, więc według mnie był bardzo, bardzo cichy. Wentylator, który jest zamontowany na topie obudowy, jest to 80, natomiast kręcił się on z prędkością 1200 RPM-ów, był sterowany PWM. Trochę dużo, ja bym tutaj chętnie go skręcił na 800 RPM-ów, natomiast chciałem przetestować w takiej konfiguracji, jak dostajemy od producenta. Test tylko i wyłącznie obciążenia procesora i tutaj na procesorze było maksymalnie 68 stopni, na karcie minimalnie więcej było 47 stopni, czyli to obciążenie procesora nie ma większego wpływu na temperaturę karty graficznej, a maksymalna głośność naszego zestawu to było okolice 30 dB, tutaj mi pokazywał mniej więcej sonometr. Natomiast tutaj kwestia też mojego chłodzenia. Ja użyłem chłodzenia dość niskiego Cryoriga. Myślę, że jakby zamontować coś zdecydowanie wydajniejszego, to byłoby i ciszej, i chłodniej, więc to też weźcie pod uwagę oczywiście. No i trzeci test, mianowicie test obciążeniowy samej karty graficznej. No i tutaj winowajcą według mnie jest zdecydowanie karta graficzna w postaci jej hałasu, gdyż temperatura procesora to było 59 stopni, czyli zdecydowanie więcej niż podczas pracy, gdy komputer jest nieobciążony, natomiast temperatury karty graficznej to było 78 stopni przy maksymalnie 2500 RPM-ów. Przy maksymalnej takiej
obciążalności raczej te wentylatory kręciły się tak 2300-2200 RPM-ów, natomiast miały piki do 2500, co wyłapał mój program pomiarowy. Do tego hałas na poziomie około 42-46 dB w zależności też od piku, co już był zdecydowanie słyszany ten komputer i nie można powiedzieć, że nie dałoby się go usłyszeć. Jak ktoś gra w słuchawkach, jak najbardziej spoko, jeżeli natomiast taki komputer miałby stać przy telewizorze, to mógłby troszeczkę drażnić. Natomiast podkreślam, nie była to wina obudowy, a bardziej samej karty graficznej. Gdyby to był jakiś referent, to myślę, że by było troszeczkę lepiej. Natomiast nie o karcie graficznej jest ten materiał, a oczywiście o obudowie. No i jak wypadła w testach nowa obudowa? Według mnie rewelacyjnie. No jakość wykonania jest na najwyższym możliwym poziomie. Tutaj jakość blach, jak i samo malowanie, nie mam się do czegokolwiek przyczepić. Rozprawowanie komponentów w samej obudowie też jest według mnie ok. Fajnie, że mamy Ryzera w standardzie i dzięki temu jesteśmy w stanie obsadzić tutaj naprawdę potężne i naprawdę długie karty graficzne. Tylko zastrzegam Was, że maksymalna szerokość naszej karty to są dwa sloty, dwójpółslotowe, mogą nie wejść, ewentualnie będą się stykać z oknem Plexi po boku i to już nie będzie fajne. A propos Plexi, no to właśnie mamy dwa panele z Plexi, oba mają takie tutaj wstawki, dzięki czemu nasze komponenty będą mogły lepiej zasysać zimne powietrze i szczerze to nie jest chyba najfajniejsze rozwiązanie, po prostu ma się wrażenie, że to jest najsłabszy element tej obudowy. Owszem, z racji, że nasz chłodzenie od procesora, czy nasz układ od karty graficznej musi skądś zasysać zimne powietrze, no to zostało tutaj zastosowane Plexi. Natomiast no nie wygląda to akurat według mnie aż tak cudownie. Moim zdaniem można było troszeczkę się pokusić o szerszą minimalnie obudowę, zastosować szkło i jakieś dodatkowe otwory wentylacyjne, ewentualnie zwiększyć ilość wentylatorów do dwóch na topie, jeżeli byłaby taka możliwość oczywiście, żeby nam się zmieściły. Według mnie wadą jest to, że mamy montaż tylko i wyłącznie zasilaczy SFX, a jak dobrze wiemy, te zasilacze o dużej mocy są bardzo, bardzo drogie i niejednokrotnie zasilacz 650W SFX z certyfikatem Gold kosztuje tyle samo, co nawet tysiączki ATX-owe. Dość ciekawą rzeczą też jest oczywiście montaż dysków. Mamy możliwość do dwóch dysków SSD bądź HDD 2,5-calowych na dole, na takiej szufladce. Natomiast jeżeli chodzi o możliwość montaży I/O bądź dodatkowych wentylatorów, to nie ma tutaj takiej możliwości. Ode mnie idzie ogromna rekomendacja dla tej obudowy za to, że jest małą, niepozorną skrzynką, a bardzo dużo potrafi, moi drodzy. Tutaj obsadziliśmy i 7 oraz RTX 3070 Ti, czyli komponenty, które naprawdę potrzebują i prądu i wydzielają zdecydowanie dużo ciepła i wszystko przebiegło jak najbardziej w porządku. Na tym komputerze można by spokojnie odpalić każdą najnowszą grę i to na niebyle jakich detalach, często też nawet w 4K, więc sami ocencie, czy komputer, który według mnie chyba nawet jest mniejszy niż PS5, nie będzie ciekawą alternatywą dla nowoczesnych konsol. A jeżeli jesteście zainteresowani tą dokładnie obudową, to linka do niej załączam Wam w opisie. A w tym filmie to by było na tyle. Jeżeli się podoba, łapka w górę, subskrypcja, aby zostać na dłużej i oglądać inne moje recenzje oraz inne materiały. Ja się już będę żegnał i do zobaczenia w kolejnych produkcjach. See ya!